Artysta ma milion myśli na sekundę i wydaje mi się, że u Dawida w głowie teraz też jest milion myśli na sekundę. Oczywiście dzisiaj sopocka scena jest bardzo specjalnym miejscem w pana sercu. Tak jak panu powiedziałem już, ja nie wiem, czy pan pamięta, ale rozmawialiśmy już ze dwa razy tutaj w Operze Leśnej i zastanawiam się, co czuje artysta, kiedy mierzy się z tak legendarną sceną, wiedząc, że no ma tylko 6 czy 7 minut jednak w scenariuszu i musi po prostu wtedy wykorzystać dobrze czas. No tak, to prawda. My mieliśmy dwa razy po 4 minuty i rzeczywiście tak jest. Jest konkretny plan i trzeba się w tym zmieścić. Trochę nagięliśmy ten czas, zaśpiewaliśmy jeszcze razem z publicznością. Ale wracając do pytania, co czuję, mi zabrakło słów. Nie gadałem żadnych dziwnych haseł typu dziękuję kochanej publiczności, nie mówiłem super było, Sopot i tak dalej, tylko po prostu zabrakło mi słów i o tym głośno powiedziałem. Bardzo się cieszę, że razem z publicznością w Sopocie wytworzyły się emocje, które były prawdziwe, szczere i takie bardzo, bardzo żywe. Była to chwila, której na pewno do końca życia nie zapomnę. To po 14 latach, kiedy przyjeżdżasz tutaj właśnie do Opery Leśnej, za rok 15 lat chwilę, to niezwykle się cieszę. Doceniamy to razem z zespołem, że możemy być, możemy grać i możemy dalej. Te piosenki są niezwykle żywe, te nasze największe hity. I bardzo za to dziękujemy publiczności. Ja nie byłem w stanie emocji jakoś tak utrzymać w ryzach. Jestem bardzo szczęśliwy z tego dzisiejszego dnia. Ten moment, w którym teraz się znajdujemy, jest bardzo magiczny, bo tak naprawdę podczas naszego wywiadu prowadzący ten festiwal ogłosili właśnie w tym momencie... Dawid Kwiatkowski. Że Dawid Kwiatkowski wygrał Bursztynowego Słowika. Pan sam jest laureatem Bursztynowego Słowika, dlatego zastanawiam się, czy teraz pan podejdzie do Dawida i złoży mu serdeczną gratulację. Wręcz trzeba podejść do Dawida, każdy powinien podejść, trzeba szanować każdego artystę, młodego, średniego, starszego. Do starszych to już w ogóle trzeba mieć szacunek, bo scena jest bardzo wymagająca. Artysta ma milion myśli na sekundę i wydaje mi się, że u Dawida w głowie teraz też jest milion myśli na sekundę. Dzisiaj tylko tych dobrych i dlatego Dawid, gratuluję Ci z całego serca tej nagrody. Baw się tą piosenką. Świetna piosenka i bardzo się cieszę, że wygrałeś.